Zaczynając od Tier 3 będę omawiać Abyssale bardziej szczegółowo. Znajomość większej ilości mechanik usprawni podejście do dungeonów. Będziecie w stanie lepiej zarządzać swoimi zasobami, a wasze działania będą wydajniejsze. Aeras Oculus na poziomie normalnym wymaga od graczy 1325 ten level, na poziomie trudnym 1370. Umiejętności przeciwników na obydwu poziomach trudności są podobne, choć na normalu te mechaniki są prostsze do pokonania. Dlatego wystarczy zaimplementować techniki z hard hardmode'a na normala. Pierwszy boss posiada groźną pasywną mechanikę. Za każdym razem kiedy gracze zbiją stagger pasek, który jest widoczny pod paskiem życia, boss otrzyma stakujący się bafto obrażeń. Po otrzymaniu trzeciego staka boss zaczyna używać potężnych ataków, które są w stanie złamszotować. Jest kilka sposobów na pokonanie tej mechaniki. Przede wszystkim, starajcie się nie używać umiejętności z dużymi stager obrażeniami. Po drugie, możecie wejść plamy, które pojawiają się po jednej z umiejętności bossa. Umiejętność uderzenia cepem na cztery strony. Ta plama zwiększa otrzymywane przez was obrażenia i zmniejsza zadawany przez was stagger. Po trzecie i najważniejsze, po każdym drugim użyciu wspominanej umiejętności uderzania cepem, boss wykona przed sobą animację chwytania. Spróbuje złapać jednego z graczy. Gracze muszą stanąć przed bossem i dać się schwytać. Po tym jak boss złapie jednego, reszta drużyny musi zaliczyć stagerczeka i uwolnić teammate'a. Po zaliczeniu stagerczeka uwolnimy teammate'a, a boss będzie zestanowany i straci jeden stack buffa. Boss ma w arsenale, kilka umiejętności, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to omawiana już umiejętność uderzania cepem na cztery strony. Boss rozmachuje bronią i uderza cztery razy o ziemię, pozostawiając plamy ognia. Kończy swoje kombo potężnym atakiem obszarowym przed sobą. Po każdym drugim użyciu tej umiejętności, boss wykona animację chwytania. Druga umiejętność to przyzwanie orba. Boss samonuje orba, które leci za wybranym graczem. Przy trafieniu orb wybucha, zadając obrażenia wszystkim graczom dookoła, dlatego gracz, który jest celem orba, powinien oddalić się od reszty drużyny. Kolejna umiejętność to krzyk bossa. Raz na jakiś czas boss zatrzymuje się i krzyczy, po czym zadaje ogromne obrażenia dookoła siebie. Gracze powinni uciec od bossa jak tylko zaczyna się animacja krzyku. Znajomość pasywnej mechaniki z pewnością wystarczy, żeby każda drużyna z łatwością pokonała bossa i przeszła dalej. Drugi boss zawalczy z nami w trzech fazach. Pierwsza zmiana fazy nastąpi przy 16 paskach życia, a druga przy 6. Ogólnie boss nie posiada mechanik vibe, ale używa masy umiejętności kontrolujących i zadających spore obrażenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na pasywkę bossa, która leczy go nieustannie, jeżeli nie nałożymy na bossa efekt negatywny. Na przykład krwawienie albo podpalenie. Pierwsza faza jest prosta. Umiejętności są powolne, łatwe do uniknięcia, a gracze mają duże pole do manewru. Problemy zaczynają się od drugiej fazy. Boss przenosi graczy do kolorowej komnaty i do jego arsenału dochodzi cały szereg nowych mechanik. Omówimy kilka najważniejszych. Przy jednej z mechanik, boss teleportuje się na środek komnaty, wstaje na piłce i przywołuje magiczne piłki. Gracze muszą niszczyć pojawiające się piłki jak najszybciej, aby zapobiec atakowi bossa. Po krótkiej chwili spadnie deszcz wybuchających piłek. Gracze muszą zająć pozycję w bezpiecznych strefach i przetrwać atak. Przy innej podobnej mechanice boss skakuje na piłkę i zaczyna żonglować. Gracze muszą się jak najszybciej rozproszyć, ponieważ po krótkiej chwili na każdego z nich spadnie kilka fal wybuchających piłek. Każda kolejna fala uderzeniowa rozprzestrzenia się minimalnie dalej od poprzedniej. Trzeba szybko zareagować i zająć pozycję w kolejnych bezpiecznych strefach. Przy kolejnej mechanice na krawędziach areny pojawią się piłki i polecą stronę graczy. Piłki, gdy tylko zbliżą się do graczy zmienią się w czerwone lub czarne totemy. Czerwone totemy będą wysysać energię i manę z pobliskich graczy, a czarne wybuchną chwilę po przemianie w totem. Totemy można z łatwością zniszczyć. Przy kolejnej umiejętności, Boss skakuje na piłkę i goni jednego z graczy. Gracz, który jest celem Bossa, powinien uciekać aż do momentu, kiedy Boss się potknie i upadnie. Reszta graczy może swobodnie zadawać obrażenia w trakcie trwania całej mechaniki. Przy następnej mechanice boss wybiera jednego z graczy za cel i kopie piłkę w kierunku danego gracza. Aby ułatwić drużynie walkę, gracz, który jest celem mechaniki, powinien odwrócić się od sojuszników najlepiej w stronę ściany. Kolejna mechanika to jedna z najciekawszych w arsenale tego bossa. Wszyscy gracze dostają stana i na ekranie każdego z nich pojawia się szereg klawiszy. Gracze muszą jak najszybciej wciskać kolejno podane klawisze, uwolnić się z kontroli i od razu ruszyć w stronę krawędzi areny, żeby uniknąć potężny obszarowy atak, który nadejdzie po mechanice. Jeszcze jedna umiejętność bossa może się pojawić zaczynając od drugiej fazy. Boss petryfikuje trzech graczy, a ostatni musi uwolnić resztę graczy zanim nastąpi obszarowy wybuch pod każdym z nich. Przy uwalnianiu ma znaczenie ilość zadanych ciosów, a nie ilość obraznych. Po wykonaniu mechaniki, gracz, który przed tym nie był spetryfikowany staje się celem tej umiejętności, a reszta graczy musi go uwolnić, tym razem używając umiejętności z największymi obrażeniami. Po przejściu na trzecią fazę, gracze powinni natychmiast odsunąć się od bossa, żeby uniknąć obszarowego stana i obrażeń. Po tym cała faza polega na unikaniu znanych już umiejętności i dobijaniu bossa. Tutaj przypominam, że boss stale regeneruje życie, więc łatwiej będzie go pokonać nakładając na niego negatywne efekty. Jako pierwszy dungeon na Tier 3 Aeras Oculus wprowadza nowe i ciekawe mechaniki do pokonania. Chciałbym podziękować Azjatce, Nobowi i Vampirowi za pomoc w nagrywaniu odcinka. Bez nich nie byłbym w stanie złapać większość mechanik przeciwników. Mamy nadzieję, że guide będzie pomocny. Udanego grindowania. Jo